Święcie, ja chciałem takie zaległe świadectwo powiedzieć, bo pewien czas temu służyłem w więzieniu na Kowieckiej, z współpracującymi tam głosiliśmy Ewangelię. I była taka sytuacja, że był taki człowiek, który miał wyrok 25 lat, został zbawiony i słyszał głosy przekleństwa non-stop od wielu lat. I z pewnym bratem, który też był osadzony, żeśmy się modlili i nic. Drugi raz się modlimy i mówi, że nie słyszy, ale to jeszcze nie koniec. I później było coś takiego, że ten osadzony, ten drugi, on modlił się językami, ja miałem glosolaria, tłumaczenie i ogarnęło tego człowieka Boża miłość, rozpoka, on był taki potężny jak pudzia, no mniej więcej coś takiego, silny człowiek. No i mówił, że miłość Boża przepłynęła przez myśli, uczucia, całą jego obecność. I po jakimś czasie spotkałem się z nim i mówi, że nadal jest wolny. I chwała Jezusowi za to, że on uwalnia. Amen. Amen.